Cześć, nazywam się Przemysław Kowalczewski i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem kawy. Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki aromatycznej kawy, natomiast czy faktycznie powinniśmy ją pić, a może powinniśmy się jej obawiać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów, który jest spożywany na całym świecie. Wiele osób nie wyobraża sobie innego początku dnia jak ten właśnie z filiżanką aromatycznej kawy, która pobudza nas i daje energię do działania, jak jedziemy do pracy czy też do szkoły. Natomiast dużo osób również bardzo mocno ograniczyło spożycie, czy nawet wyeliminowało spożycie kawy z codziennego jadłospisu ze względu na to, co się mówi o kawie niedobrego. Jak jest naprawdę? Co kawa nam daje i czy powinniśmy się jej obawiać? Na początku zdementujmy jeden mit, który dość powszechnie jest opisywany i omawiany w różnych źródłach, a mianowicie kawa nas nie odwadnia i nie wypłukuje magnezu z naszego organizmu. Kawa wbrew pozorom ten magnez również dostarcza. Nie są to duże ilości magnezu, natomiast kawa w swoim składzie zawiera różne mikroelementy, w tym właśnie magnez czy potas. Zawiera kofeinę, która jest substancją psychoaktywną i to właśnie kofeina jest odpowiedzialna za to zwiększanie koncentracji, za pobudzanie do działania, jak również kilka innych korzystnych właściwości kofeinie jest przypisywanych, o czym powiemy za chwilę. Zawiera również bardzo dużo ilości kwasów fenolowych, to są związki o silnym działaniu przeciwutleniającym, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Spożywanie kawy zatem nie jest niczym nadzwyczajnym, nie jest niczym szkodliwym dla naszego organizmu, a na pewno w żaden sposób nie będzie nas odwadniała, czy też wypłukiwała magnez z naszego organizmu. Spożywanie kawy może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. Tutaj substancje bioaktywne znajdujące się w kawie mają szereg różnych aktywności, które pozwalają dbać o nasze zdrowie, a wręcz nawet zapobiegać pewnym chorobom. Badania wskazują, że substancje pochodzące z kawy mają działanie neuroprotekcyjne. Co za tym idzie, mogą niwelować czy też spowolnić rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak chociażby choroby Parkinsona czy też choroby Alzheimera. Tutaj kawa może mieć korzystny wpływ, ale nie tylko w tych chorobach neurodegeneracyjnych kawa jest wskazana i ma korzystne działanie, bo chociażby w leczeniu insulinooporności czy też w leczeniu cukrzycy typu drugiego kawa może również pomóc Wam zachować Wasze zdrowie. Kawa będzie też bardzo ważna ze względu na to, że ma w sobie kofeinę, która faktycznie poprawia nam naszą koncentrację, poprawia aktywność umysłową, ale również pobudza metabolizm naszego organizmu. Jeżeli zatem dbacie o swoją figurę lub chcecie właśnie poprawić swoją figurę i zbędne kilogramy waszego ciała zrzucić, to kawa Wam w tym bardzo mocno pomoże. Pobudzając metabolizm, przyspieszy metabolizm i przyspieszy również spalanie tkanki tłuszczowej w Waszym organizmie. Kwasy fenolowe, które są zawarte w kawie, mają właściwości przeciwutleniające i udowodniono, że mają również działanie ochronne w niektórych typach nowotworów, czyli zapobiegają rozwojowi niektórych typów nowotworów właśnie na skutek zapobiegania zmianom degeneracyjnym naszego DNA, właśnie na skutek tego działania przeciwutleniającego. Kofeina pochodząca z kawy może również korzystnie działać w leczeniu depresji, może pomagać leczyć depresję, ale również jest udokumentowane działanie przeciwbólowe kofeiny i tutaj nie bez powodu kofeina jest stosowana w lekach przeciwbólowych, głównie lekach przeciwbólowych na bóle głowy, jako substancja pomocnicza, jako substancja, która potęguje działanie środka kluczowego, tego środka przeciwbólowego, chociażby paracetamolu czy innych związków. Właśnie kofeina, rozszerzając naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie, poprawia przepływ krwi w mózgu i ból ustępuje, więc tutaj kofeina i w tym aspekcie może być wykorzystywana. Ile zatem kawy możemy spożywać, żeby było to w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest to kwestia dość indywidualna. Każdy z nas inaczej reaguje na kawę, zupełnie innych rzeczy na co dzień w swojej diecie potrzebuje, więc tutaj złotego środka jako takiego nie ma. Natomiast przyjmuje się, że spożycie od 4 do 5 filiżanek kawy dziennie jest w pełni bezpieczne. Jaką kawę zatem wybrać?
Na rynku mamy dość duży asortyment kawy i macie naprawdę w czym wybierać. I jeżeli idziecie do sklepu i chcecie kupić dobrej jakości kawę, to polecam tę kawę w ziarnach lub też kawę mieloną. Jest to 100% kawa, 100% ziarna, które po zmieleniu czy też po prostu po zaparzeniu w przypadku kawy mielonej dają aromatyczny napar, który można spożywać. Ostrożnie należy podchodzić do tych wszystkich kaw 2 w 1, 3 w 1, bo wbrew pozorom one bardzo mało kawy w sobie zawierają. Tam jest bardzo dużo cukru i innych dodatków, które będą zwiększały wartość energetyczną. Tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że kawa, sama w sobie kawa, jest właściwie pozbawiona jakiejkolwiek wartości energetycznej, więc może być śmiało spożywana również na dietach redukcyjnych. Natomiast jeżeli dodamy dodatki smakowe, dodamy cukier, dodamy jakieś syropy, czy chociażby bitą śmietanę, tak jak to się robi w kawiarniach, wychodząc na miasto, no to już ta kawa będzie bardzo bogata w wartości energetyczne, będzie bardzo kaloryczna i tego typu kawę już trzeba uwzględniać w planowaniu swojego żywienia, gdyż no niestety bardzo duża ilość kalorii dostarczona z tym napojem spożywana w dłuższym okresie czasu może skutkować przerostem masy ciała, a na pewno nie pozwoli Wam tej masy ciała ograniczyć. Teraz już wiecie, jaką kawę wybrać. Zapaszcie sobie zatem filiżankę dobrej kawy, zostawcie komentarz, polajkujcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.